Czy zdarzyło Ci się kiedyś korzystać ze smartfona w toalecie? Jeśli tak, to nie jesteś sam. Badania pokazują, że przynajmniej w USA 3/4 respondentów przyznaje się do takich praktyk. To nie jedyne połączenie między cyfrową technologią a hydrauliką. Branża wodno-kanalizacyjna dostarcza wskazówek na drażliwe pytanie, jak regulować firmy należące do platformy z Doliny Krzemowej, takie jak Alphabet, Amazon i Facebook. W Ameryce i Europie wyłania się konsensus, że działalność dużych firm technologicznych musi zostać ograniczona. Dominacja usług takich jak wyszukiwarka i media społecznościowe daje im ogromną siłę gospodarczą i polityczną. Łączna wartość rynkowa 5 największych amerykańskich firm technologicznych wynosi ponad 4 biliony dolarów. Sugeruje to, że należą one do najpotężniejszych firm w historii razem z East India Company i Standard Oil. Zwolennicy najbardziej radykalnych działań chcą rozbicia tych firm na mniejsze, tak aby ograniczyć ich monopolistyczną pozycję. Robiono tak już w przeszłości, na przykład w branży wydobycia ropy naftowej, ale może to sprawić, że ich usługi będą mniej przydatne. Czy na pewno chciałbyś korzystać z 10 wyszukiwarek albo mieć kilkanaście kont w mediach społecznościowych? Poza tym może to być rozwiązanie tymczasowe. Po rozbiciu dzięki efektom sieciowym, o których możesz posłuchać w oddzielnym filmie, jedna z takich nowo utworzonych firm może znowu zająć pozycję dominującą. Problemem jest też zagraniczna konkurencja. GAFA ma swoje chińskie odpowiedniki, które nie będą zapewne podlegały takim regulacjom. Innym pomysłem jest zmuszenie firm technologicznych do szerszego rozpowszechniania swojej wiedzy, na przykład do udostępnienia patentów bez opłat. Regulatorzy rynków podejmowali takie działania w przeszłości, na przykład przeciwko AT&T, operatorowi telefonicznemu w USA w latach 50. XX wieku. Takie działanie sprzyja powstawaniu nowych przedsiębiorstw, ale nie powstrzyma firm od wykorzystywania aktualnej pozycji monopolistycznej. Alternatywą jest uregulowanie firm, takich jak przedsiębiorstwa, użyteczności publicznej. To monopoliści, którzy zapewniają podstawowe usługi. W tym przypadku branża wodno-kanalizacyjna jest dobrym przykładem. Koncepcja regulowanej bazy aktywów, RAB, pojawiła się w latach 90., kiedy Wielka Brytania prywatyzowała swoje przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne. Obecnie ta koncepcja jest wykorzystywana do regulowania przedsiębiorstw z branży energetycznej, lotniskowej, wodno-kanalizacyjnej i telekomunikacyjnej. Chodzi o to, aby zyski monopolisty nie przekraczały poziomu, na jaki pozwalałby konkurencyjny rynek. Oznacza to oszacowanie kosztu replikacji aktywów operatora zasiedziałego, to jest RAB, dla wyimaginowanego nowego podmiotu, który wchodzi na rynek. Następnie oblicza się zyski, jakie osiągnąłby nowy podmiot, gdyby jego zwroty odpowiadały kosztowi kapitału. Rzeczywiste dochody monopolu nie powinny przekraczać tej wartości. Jak regulacje w stylu użyteczności mogą działać dla firm z Doliny Krzemowej? Rozważ eksperyment myślowy z Facebookiem. Jego 1/3 miliarda użytkowników nic nie płaci, ale przekazuje dane i kontroluje wyświetlane reklamy. Następnie Facebook sprzedaje reklamodawcom ukierunkowany dostęp do swoich użytkowników. W 2020 roku uzyskał w ten sposób 27 miliardów dolarów. Wyobraź sobie, że usługa została uwolniona, dając użytkownikom kontrolę. Wszyscy byliby właścicielami swoich danych i mogliby zadecydować, czy sprzedać je reklamodawcom. Musieliby także zapłacić Facebookowi opłatę, aby zrekompensować mu koszty utworzenia i obsługi sieci. Głównym pytaniem jest to, na jakie wynagrodzenie, czyli zyski, zasługiwałby Facebook i inne firmy, gdyby były traktowane jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Załóżmy, że koszt kapitału wynosi 12%. To wysoka liczba, aby odzwierciedlić ryzyko nieodłącznie związane z modelami firm technologicznych. Oszacowanie ich RAB jest trudniejsze. Mają pewne aktywa fizyczne, takie jak centra danych,
ale w przeciwieństwie do firm wodno-kanalizacyjnych, ich głównymi zasobami nie są słupy, rury i nieruchomości, ale oprogramowanie i pomysły. Tylko niektóre z tych wartości niematerialnych pojawią się w ich bilansach. Ogromne kwoty przeznaczone na badania i rozwój B plus R nie są tam uwzględniane, ale można zmienić konfigurację ich bilansów, tak jakby wszystkie ich badania i rozwój w przeszłości były uznawane za aktywa o 20-letnim okresie użytkowania. Alphabet i Facebook miałyby łączne RAB o wartości 160 miliardów dolarów. Gdyby ich zwroty zostały ograniczone do 12%, zyski operacyjne spadłyby odpowiednio o 65% i 81%. Gdyby ich usługi zostały uwolnione, użytkownicy skorzystaliby. Według danych z 2016 roku przeciętny użytkownik Facebooka płaciłby firmie 15 dolarów rocznie za zwrot z jej RAB, ale zgarnąłby 23 dolary za sprzedaż reklamodawców swoich danych. Użytkownik Google płaciłby Google 37 dolarów rocznie, ale zbierałby 45 dolarów od reklamodawców. Dość małe sumy, ale wprowadzałby jasne reguły. Tylko co powiedzieliby na to właściciele tych gigantów?